Siema ekipa, tu Pęczart oraz Cezary. I witamy Was po raz kolejny w serii Retro Kooperacja, w której razem z Cezarem, jak już pewnie wiecie, gramy sobie w gry różne, najczęściej jednak mordoklepy, ale dziś będzie coś innego. Proszę Cezary, co dziś gramy, co to będzie? Dzisiaj taki mały wyjątek, aczkolwiek gra równie popularna, szczególnie u posiadaczy Nintendo, także gramy w chyba najpopularniejszą grę, jaką jest Contra. Dokładnie, Contra, czyli dziś gramy w shooterka dla odmiany. Dzisiaj nie będziemy klepać po ryjach, dzisiaj będziemy klepać po ryjach obcych jakichś żołnierzy, ale za pomocą spluwy, czyli będziemy im pokazywać z bliska naszą lufę. Brzmi dziwnie. Brzmi dziwnie, ale będziemy im z bliska pokazywać wylot lufy. O, i tak to zostawię. Będziemy pluć ołowiem do wszystkiego, co się rusza i na drzewo nie ucieka. Chociaż różnie w tej grze bywa. Nie, nic na drzewo nie ucieka. Także, no, jest jak jest. Także taki jest plan. Także co? Zaczynamy, nie? Zaczynamy, przechodzimy do gry. Zaczynamy. Zaczynamy. No dobra, no to lecimy z tematem. Two players i start. Zobaczymy, co nam wyjdzie, nie? mamy kod na 30 żyć, nie? To. Muzyka się sypie, ale to sypie się u mnie, no bo gramy na kalerze, bo ten emulator nie ma opcji grania przez Netplay. Raz jest źle, raz jest dobrze. Sorry, że ci zabrałem. Nie ma problemu. Drodzy widzowie, to gierka jest gdzie... Właśnie. Gdzie ja... grałem na dwie osoby w 92 roku. Ja wcale jakoś nie lepiej, co nie? Także no... Może być różnie, ale zobaczymy, nie? Fajnie by było... Ewka, jakby się ten dźwięk mi unormował, bo na razie to jest skopany jak nic. Nie wiem, jakbym znalazł emulator NES-a omijającego kalerę, to byłoby spoko, a tak to kicha. No mam... jak strzelam, mam Jezus. Takie... Ojej. Jak strzelam, mam takie odgłosy ble 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 ble. U mnie jest dobrze. Bo ty serwujesz grę, nie? Aj, ojej. To jak chcesz, to... Dobra. Bierz eskę. No, dopóki nie pójdziemy tu, no to... Ojej! To się nie... Nie, dobra. Wiesz dlaczego? Bo ja gram, mam takie odruchy, jak gram sam. Że tu schodzę po eskę i tak dalej. No. Także... No dobra. Aż to dziad jeden. No masz, ja nie jestem przyzwyczajony, że tu ludzie wychodzą. Oj, głupio, dupa będzie, a nie gameplay. Co ty gadasz, dobrze jest. No... Ale Paczek szybko strzelił, sukinsyn, nie? No ja, żebym 5 statków w pierwszy plan stracił, to... Dobra. Pikuś, ciekawe, ile straciliśmy żyć, bo nie pamiętam? Trochę, nie? Zaraz, ty jedną. Ja jedną? Nie, ja chyba ze 3 straciłem. Zaraz zobaczymy. A to ja to się boję patrzeć. Weź mój IPS, bo ja zamykam oczy. Dobra, ja straciłem 3, ty też 3. Po 3. No. Słuchaj, a widziałeś oryginalną kontrę, w sensie tą japońską taką? Co wyszła na Japonię? Ale w sensie na co? Na NES-a? Na Famicoma? Tak, nie, nie widziałem. Są przerywniki między tymi planszami. Aha. To jest... I panie kolego, palmy się ruszają i flaki w swojej planszy się ruszają. No. No to polepszona wersja, co nie? No cóż, wiesz, to nie wiem, czy ta wersja, co tutaj teraz gramy... Nie, to, bo to jest emulator na tego, emulator NES-a, ale to jest ten. To jest jakby oryginalny ROM, nie, że Pegasusowe, coś tam, nie? Także po prostu ta gra wyglądała na oryginalnym NES-ie, nie? Tak. Łap te kropki białe. Co rób? Łap kropki białe. Dobra, bosik, no i... No i prawda, teraz... Kurde... Ja sobie ustawiłem... Ja nie. No widzisz. Dobra, jedziemy z tematem. To oko jak wyskoczyło. Oko. Na dwóch graczy akurat jest taki pikuś, nie? Idę do swojej windy. Oko to. Żebyś stanął w murach.
Oko demona. Dobra, idzie jakoś. Kako demona. I teraz etap, którego nienawidzę po prostu. No nie graj. Jak nie? No mogę nie grać, ale to... Ja też go nie lubię. Ty też nie pograsz wtedy. Dobra, FK może być. Jezus, drugi. LK. No LK, masz LK. Jak stoisz w tym miejscu, to masz LK. Zawsze ja biorę. Kto ci powiedział, że... No zagapiłem się na ciebie, no. Głupi człowiek, no. Jezus. Patrz. No nienawidzę tego etapu, nie cierpię. Sorry, ja też... No, oj! No dzięki. Nic nie zestrzeliłeś. Erkę. Kur. Erkę. Kur. Dobra, idziemy. Idzie nam bardzo dobrze. Przy odrobinie szczęścia myślałem, że nie damy rady ustrzelić tego gówna. No. Jezu, nienawidzę tych działek, nie? Tak mówiliśmy tutaj wcześniej. Jak grasz na dwóch graczy, to niby wiesz, że masz swój kolor, ale to taki jest pic na wodę, ten swój kolor, nie? Bierz na maskę. Bo i tak zwracasz uwagę często na drugiego ludka, no. Tak. Uwagę, nie? Uważaj. Uważam. Ja uważam cały czas, tylko czasami średnio wychodzi. Też masz, wiesz. Emka, dobra. Emka, masz, bym doleciał sobie, ty. Tutaj skupienie jest max. Przynajmniej ja mam skupienie max. Ja to myślisz... Poczekaj, bo jak... Ty, a to nie jest tak, że jak grasz na dwóch graczy, to więcej wrogów przeciwników jest? Tak. Tu spowolnienia. Dobra, na tej czarny krew wszystko. Jebuję. Mamy. Alien jest pikusiem, jak sobie, wiesz, grasz we dwóch, nie? Bo jak grałem sam, to kurczę, pamiętam, troszeczkę trzeba było się nad nim nastykować, nie? 27 żyć, 25. Spoko, nie jest źle. Są plusy i minusy gry na dwóch graczy. W każdym razie. No nie byłabyś jeszcze celował w te oko demona. Kolejne. Iu, dobra, jest. Już co mi się przypomniało? No. Widziałeś przeróbkę Behemotu? Znaczy tłumaczenie. Łyżwiarz wie, że kotek odkopał prezent i takie tam? Nie. Później ci znajdę i ci myślę. Co ty słuchasz? Zobacz! To jest pierwszy w ogóle teledysk, jaki widziałem u siebie w domu po podłączeniu internetu. No. Lata temu, lata. Czy po podłączeniu internetu. Mhm. Po Wi-Fi, o tak powiem. No. Tu i tam jak stoisz. Wezmę RK. Sobie, mogę? Dobra. A w drugiej tej, tu w kolejnej, będzie SK. SK. Więc, tak, więc ja idę... No dobra. Dla ciebie coś, tak? No, dobra, wyleci może być. Wyleci od ciebie strony, strzelaj sobie. Nie tak, oj, za bardzo. Za szybko? No dobra. Ale to wiesz, to nie wiedziałem, nie, że tak jest. Myślałem, że mogę sobie pozwolić. No, sorry, przepraszam, bo ja też ci powinienem o tym powiedzieć, a ty też zapomniałem. Ja tak nie wszystko pamiętam, co nie? Bo ja ostatni raz grałem w tą grę UES. Nie, grałem dzisiaj parę razy, dlatego... A czy wiesz, ja też sobie grałem, ale to nie w tym celu, żeby tam się, wiesz, uczyć jej na pamięć i tak dalej, tylko po prostu tak tyle, ile, nie? Ja powiem ci, że ja się jej nie uczyłem na pamięć. Dobra. Patrz, sukin syn, sorry. Tak. Uważaj. Tak. Zagapiłem się. Dobra.
Byłem pewny, że ten, że wiesz, że zastrzeliłeś, nie? Nie mogłem, dlatego powiedziałem ci uważaj. Wziąłem na pewnika, no. No przepraszam, ale nie dałem rady. Spoko. Nie ma problemu, jeszcze o, żyć mamy pięknie. Tyle. Tu już się zaczyna. Zaczyna się akcjaliwacja. Jazda bez trzymanki, nie? A, teraz będzie ten łoś, nie? Tutaj, to jest taka gra, co trzeba ją na pamięć znać, nie? Jest, pamiętałem, że on tu jest. Gnój jeden. Dawaj mi to. Po co żeś schodził? A czemu nie? Bo chcę tą M-kę. Aha, no może bo... No ale to... Ja bym cię strzelił. Nie wiedziałem... Nie wiedziałem, że ten. No dobra, idziemy. Gówno, nie wezmę jej. O Jezus! Nie ma znaczenia, nie? Czekaj, bo... Ledwo tam... Ry! Jak Roman! R jak... Dobrze, że nie kajak. I co? No idziemy. Myślę, że czekasz na coś. Tak. No. Na mnie. Patrz, pocisk leciał z tyłu, no nie zauważyłem go. Ale słuch bez szkoły, no. Dobra, bierz tą F jak fuck, bierz to. Chcę tam do przodu. A co, nie chcesz tego? Dobra, to biorę F. Idź do przodu jak możesz. No i dawaj. No bierz to, coś. Dzięki. I lecimy. Idź, nawet jak nie za... Dobra. Udało się. No i teraz wiadomo. Tu idę, Ruldy 102. A wiesz, że jak weźmiesz dół, góra, dół i podejdziesz do tego, można w klapkę zapukać tam z przodu? Tak. To trzy szybko musisz. Mhm. Pokażesz mi? Mało żyć ma. No właśnie. Jakbym miał więcej, to bym ci pokazał. No już kurde, zapomniałem. Wiesz co, to jest taka rzecz w tej grze, że ma nie jedno... To wkurza, nie? Bo to jest takie dodane na siłę, na chama specjalnie, nie? Weź, dół, góra, dół, szybko i idź. Do przodu. Dzięki bardzo, nie chcę. O, uważaj, bo tu będzie koleś z działkiem stał. Z tyłu wychodzą? No wiesz ty co? Jest. Ale mamy refleks. Ale wiesz, no i weź teraz tego się obrąź jakoś, nie? W miarę sens... Wiesz, tu się inaczej obraz przysuwa, jak gramy we dwójkę. No tak, kurna, co za pies bez... Przepraszam, tam nic. Huk był i dlatego. Huk był ty. Normalnie. Uwaga. Bierz to L. Bierzesz to L? Nie, bierz się. Dobra, to ja wezmę to L. Sobie. L jak lizak. Tam był huk i ja się zestresowałem. Zapomniałem o tym. Ten, ja też, ale zdążyłem. Matko jedyna, ja tu mam ręce spocone, także o tym UFO to wiesz, że co chodzi. Tak. Środek UFO. Weź czego to przeskakuj ten. Dobra. Poszło. Mówię, na dwóch graczy to on jest prosty jak męcznurka w kieszeni, nie? Też tam pół biedy. Ale tak normalnie to... Ale... 19 żyć, 26. Kto ma 19? Ja czy ty? Ty, bo ty jesteś drugi player. No tak. No wiadomo, że ja głupie pytanie. Nie. To ja... Dla mnie też jest trudno. Chcesz sobie weź. Dobra, dzięki. Posypał się u mnie dźwięk. Także... U ciebie dźwięk, a u mnie jest dobry. O, u mnie już też nie. Już się posypał. A u mnie jest dobry teraz. Ale jaja. Powiem tak. Bo to jest kurde ta kalera właśnie cała, nie? Jakby to działało na hamaczy, to pół biedy. A kalera to wszystko pieprzy. Kalera... Ogólnie omijajcie kalerę szerokim łukiem, bo to gówno jest, nie? Uwaga, czekaj, poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Czekam. No, to się doczekałeś, dobra. Ja nie wiem, jak chcesz za komandosa robić, to rób, ja nie, ja się boję. Idziemy. Dziękujemy. Ty, zawiesiła się.
zawiesiła się gra. No dobra, a więc doszliśmy do porozumienia z Cezarem. Takiego, że ja kończę grę dalej sam, a Cezary tutaj wspiera mnie słowem dobrym. No. I tak to wygląda. I zobaczymy, żeby nie marnować gameplayu i tak dalej, no trudno. Retrokooperacja znowu, tak jak było w przypadku gry Legend, połowiczna co prawda, ale dobra, niech będzie. Zawsze to coś, tak? A, i zawsze to coś. Jak dobrze, ja że mam... Ja tutaj mam troszkę utrudnione zadanie, bo teraz... Bo nie widzisz, co się dzieje, nie? Pęczarda, ale mniej więcej wiem, gdzie skończyliśmy, także życzę mu powodzenia. I może niech on się skupi na grze. No, mamy. Słuchaj. A ja teraz może opowiem parę słów. Tylko powiem ci teraz jeszcze, tak. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Jestem w hangarze na samym początku etapu, bo zaliczyłem ninja skaczącego. No i jedziemy z tematem. Aha, no to brawo. No. To ja może powiem, jak to się zaczęła u mnie przygoda z kontrą, z gryzorem może. A niech Pęczar sobie gra. Spoko. Niech tam się skupi. Więc ja tą grę zobaczyłem w salonie gier pod koniec lat 90. Pod koniec lat 80., przepraszam, to był jakiś 88. Mm-hmm. Jakoś może 9, ale nie podejrzewam, 8. Bardziej to było pod tytułem Gryzor. Tak to się dostało do Europy. Taki wypust był tego. I ja po prostu, jak zobaczyłem tą grę, to aż ciarki mi przychodziły z góry do domu. I po prostu usztywniałem, ja aż mnie brało, jak widziałem tą maszynę z tą grą. Ja ją widziałem tylko u nas w jednym salonie, zresztą wtedy jako za takiego małolacika chodziłem do jednego salonu. Mhm. Także może gdzieś to się jeszcze u nas, nie wiem, było, ale nie widziałem. W każdym razie do maszyny było się ciężko dopchać, bo tacy grali z tego gryzora, co powiedzmy, nie rządzili w salonie, ale było wszystkim wiadome, że no jak z nimi zaczniesz, to tam sobie nie wrócisz do domu. Aha. W jednym kawałku. Ciekawo. Ale spokojnie, nie wiem, ja mogłem przynajmniej stać i patrzeć, jak oni grają. Mhm. Tam ich zawsze 4 czy 5 przychodziło, cały był skład, to jak oni wchodzili do salonu, to ja już dochodziłem do gryzora i sobie grałem tam, i patrzyłem, jak oni grają. Ja raz się przyznam szczerze, że zagrałem, w ogóle mi nie poszło, ja byłem tak podniecony, że grałem w tą gierkę, że doszedłem chyba do pierwszej bazy, pierwszego bossa i go nie przeszedłem. Pamiętam dobrze, także a oni dochodzili bardzo daleko, pamiętam, jeden z nich doszedł do ostatniego levelu, jak są te takie oczy, czy takie coś, co wypuszcza takie białe gwiazdeczki. Tak, tak. Troszkę w wersji salonowej wygląda inaczej. No ale chodziło o to i ostatnia gwiazdeczka przed, czy ostatni ten stworek, ta gwiazdeczka, co wypuszcza tej gwiazdki, go zabił. Także koleś był dość wysoki, pamiętam, i uderzył z baśki, przylutował w tę reklamę na górze. Maszyna, ona się rozsypała. On miał świeczki w oczach ze złości i poszedł. Ja. No, także... Ale takie klimaty, ty, przywalił z baśki, no masakra, tak, nie? Tak, przywalił z baśki, pamiętam, ta reklama się posypała, oczywiście to nie była oryginalna maszyna gryzora, tylko jakaś taka podróbka i jeszcze mieliśmy na jedną osobę tą maszynę, pamiętam, nie można było, nawet jakbyś chciał, nie można było zagrać na dwie osoby, było tylko na jedną. Ale pamiętam, ja nie widziałem programu nigdy na gryzorze w salonie, natomiast odkąd zobaczyłem tą grę, ja miałem wtedy jeszcze Timexa, to polowałem na tę grę przeokropnie. I pamiętam, jak dostałem na giełdzie komputerowej oczywiście tą grę, tylko koleś sprzedający tą kasetę był cwaniak i powiedział, że on mi gry nie nagra, ja mam kupić całą kasetę, jak chcę, a to był jedyny gość, który tą grę miał. I pamiętam, że ta gra się etapami wgrywała. Aha, no tak. I tam po blokach tak zwanych, jak my mówiliśmy w tamtych czasach, tam wgrało się powiedzmy dwie plansze, później dwie, później kolejne dwie, jakoś tak. Tylko że jak się później okazało, nie było ostatniego bloku na tej kasecie. Także kupiłem całą kasetę, miałem tą kontrę
i tak nie do końca nie, nawet nie, nie dokończony już tak w cudzysłowie. Ja o tym nie wiedziałem, bo szczerze jak zobaczyłem tą kontrę, jak ona wygląda na ZX Spectrum czy też Timexie 1. Płacz, nie? Tak, to było tragedia. Dźwięk szedł z AY, którego ja nie miałem. Jest taki, o ile ja dobrze powiem, programowalny, czyli taki dodatek do trzykanałowy do ZX Spectrum, do Timexu. Na kawałku takiej zwykłej płytki był, to można było kupić u mnie na giełdzie komputerowej, to ci kolesie tam nawet montowali tu, ale to była taka cena, że mój ojciec jak zobaczył, jak to wygląda, bo to było tak niechlujnie zrobione, powiedział, że po prostu mi tego nie kupi, nie? No. Bo to się cena nie równała wyglądowi nawet, no nie, to było tak słabe, tak brzydkie. Także w kilku grach dzięki temu nie miałem dźwięku. Później ten AY był wykorzystany m.in. w Atari jest to, o ile dobrze kojarzę. Bo taki dźwięk miał w Atari jest. Śmieli się, że możliwości spektrum dźwiękowe. Cezary, powiem ci tylko tak, skończyłem kontrę. No to brawo. Ty, w tym momencie właśnie zniszczyłem, dobra, no i możemy chwileczkę pogadać, bo skończyłem, a helikopter odlatuje z wyspy. Także ja wam udało się. Powiem dopiero w kontrę taką salonową zagrałem mniej więcej w 2004 roku, kończąc tą gadkę, a w 92 roku zagrałem na Nintendo i po prostu zobaczyłem tą grę, jak była wystawiona konsola w sklepie i była ta gra i musiałem mieć. No ja pierwszy raz w kontrę, teraz dorzucę jeszcze do siebie na sam koniec. Ja w kontrę grałem 90 któryś rok. Miałem jeszcze Komodorka i mój kolega miał właśnie tego. Miał NES-a miał, ale tego no Pegasusa, nie? I pierwszy raz widziałem właśnie na Pegasusie kontrę, a wcześniej na automatach tak Cezary nie widziałem tej gry ani razu. Kontrę automatową zobaczyłem na mamę dopiero, nie wiem kiedy to było, w 2000 którymś tam roku i powiem szczerze, że wersja na Pegasusa, nie wiem czy tak samo masz Cezary, ale wersja na Pegasusa mi się bardziej podoba graficznie i w ogóle pod każdym względem niż wersja automatowa. Nie wiem, czemu tak mam. Nie wiem, też tak masz, czy nie? Ja z racji tego, że ja tą grę zobaczyłem w salonie i ona mi się spodobała, taka jaka była w salonie, to ona mi się gameplayowo może fajniejsza jest ta kontra Pegasusowa czy NES-owa, ale graficznie bliższa sercu jest mi ta salonowa. Salonowa. No wiadomo, jak się grało jako pierwszą, to wiadomo, że tak jest, nie? To jest rzecz oczywista. A ja cały czas, kontra dla mnie to jest tylko i wyłącznie NES. Nic innego tak naprawdę i tak jest do dzisiaj. Też jest tak, że gdy odpalam wersję na automatową, to ja po prostu nie umiem w nią grać. Dlaczego? Bo w wersji automatowej te skoki, oni skaczą na prostych nogach, obracają się. Tutaj w kulkę się gościu, wiesz, tak się jakby podkula nogi na NES-ie. A na automatach takie proste nogi mają, nie wiem czemu, co to, złomasy, kulasy takie, nie? Wiesz o czym mówię, nie? Tak dziwnie te skoki wyglądają. Wiem, o czym mówię. No właśnie, dziwnie te skoki wyglądają i to jest trochę kicha, nie? Dla mnie. I przez te skoki właśnie tak mnie dezorientuje troszeczkę i troszeczkę w tej grze się gubię i trochę jej nie lubię przez to, nie? Wolę wersję NES-ową, ale to mówię, to kwestia tego, w co się jako pierwsze grało tak naprawdę, nie? I to jest cała filozofia. Tak, tak, ja z chęcią mogę zagrać w tą i w tą. Tak jak mówię, kupiłem Nintendo dla tej gry. Już mówię, i ta wersja, i ta jest bardzo dobra i mogę z chęcią zawsze w nią zagrać. No ja w tą kontrę automatową też się zawziąłem swojego czasu, robiłem na maili program, ale no tak grywalnie, gra się mi lepiej na... Na automacie. Gra mi się lepiej na... Na NES-ie? Tak, bo tam gra nie zwalnia, ale bardziej podoba mi się wersja automatowa, tak? A propos nie zwalnia, no jak się gra na kijowym emulatorze przez Kalera Netplay, to potrafi zwalniać, co było też widać, jak ta gra zwalnia, na dwóch graczy, nie? Po Kalerze. Tak. Super, działa po prostu super. Ja w szoku byłem, tak? Bo to no właśnie. 8-bitowa maszynka, która no. Tak naprawdę... No... Ale to jest kwestia tego, że po prostu połączenie internetowe nie działa w tej grze. I tyle. Kalera Netplay po prostu nie działa i tyle. Bądźmy szczerzy, tak właśnie jest, bo to zależy od serwera, z którym się łączysz, a serwery wszystkie są obciążone albo jakieś takie ledwo już coś zipiące i to nie działa. Bo Hamachi nie działa, niestety była taka opcja, ale się okazało, że tylko Kalera Netplay, a inne emulatory nie działają, bo Hamachi albo nie ma Netplay, albo w ogóle coś dziwnego jest i taka kicha ale ogólnie. Ja z Enixem mam, Enix ma zrobiony serwer. Kalera Netplay, tam nawet było widać, jakbyś się przyjrzał, jak czytywaliśmy te wszystkie, tylko że to nic nie daje. Naprawdę. No,
Tak samo. Może nie ma Lost Connection, ale też nie ma synchronizacji. Nie ma synchronizacji. To jest, na mamę to jest minus. W zasadzie równa się tak. jakby nas właśnie rozłączyło. Tak samo jak my mieliśmy też brak synchronizacji, nie? Jak graliśmy na kiedyś tam. Knights of the coś tam, nie? I tyle, nie? Knights of the Rams. Także no. Także no cóż, wyszło po raz kolejny tak, że kończyłem grę sam, ale teraz tym razem z winy, bo szło nam bardzo dobrze, tak bym powiedział, tak mi się wydaje, ale z winy tego, że no wiadomo, Netplay się posypał, no ale Cezary był tutaj ze mną do końca, z nami do końca, no i co? No i to było na tyle w sumie. Mam nadzieję, że następna gra, jaką wybierzemy, już wiemy, że NES-a trzeba omijać i mamę trzeba omijać, to już dwie platformy, które musimy omijać, a więc zostaje nam Super Nintendo i Sega i będziemy grać w coś na jednej z tych platform. Damy radę. Damy radę. No, także w tym odcinku było na tyle. Dzięki wszystkim Wam za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Spenchart. Oraz Cezary. Dobranoc. I do następnego. Dobranoc. W sensie nie wiem, kiedy dzisiaj mamy noc, ale nie wiem, kiedy to opublikuję, ale jak wieczorem, to dobranoc. Postaram się wieczorem. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.